Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Bierzemy się za murowanie parteru w domu 70 metrów. Projekt Adaś z naszej strony internetowej dom25000.pl. Jest tylko tutaj lekka różnica w wymiarach budynku, bo na podstawie naszego projektu Adaś inwestor sobie poszerzył i skrócił, czyli jest 7x10, natomiast resztę pozostaje bez zmian. Dobra, zanim zaczniemy murować, muszę zweryfikować poziomicę, czy dobrze działa. Przyłóżmy do słupka. Jest, jest. Teraz druga strona. Jeżeli druga strona jest taka sama, to poziomica jest dobra i można murować. Więc przechodzę na winkiel. Chłopaki zaczęli już murować, bo ja musiałem towar przyjąć. Więc mamy tak siatki na poprzednią, znaczy na następną budowę. Siateczki, nadproża na tą budowę, połówki pustaków, klej. No i tutaj robimy z gazobetonu, z termobetu. Co na firmowe ołówki? Metrówki. No muszę zamówić kiedyś, to będziemy rozdawać. Zamówię kiedyś, to będziemy rozdawać. Potrzebującym. To musisz napisać podanie, gdzie potrzebuję metrówki, bo mierzę krokami. Myślałem, że sklejony, bo tak wyglądał. Kiedyś w rozlewni wód.
Dzień dobry.
Teraz. Podać ci wynik? Podać, bo tam tu jest. Zapisz sobie 42. Tyle wymurowane. Dzisiejszy dzień w jakieś niecałe 8 godzin. Wydaje mi się, że wynik fajny. Teraz trzeba rusztowanie rozstawić, powrzucać na rusztowanie i można murować dalej. Więc szacujemy, że jeszcze jeden dzień roboczy i będziemy mieli wymurowany cały parter. Dzień na zbrojenie, na szalunki, zalewamy, no i czekamy później na wieźbę i na blachę, żeby kończyć pracę przy domu. 70 metrów projekt Adaś. Fajną ciekawostkę mogę wam powiedzieć, ponieważ inwestor buduje ten dom na pozwolenie i zrobił fajną rzecz, czyli zmienił zdanie z tego podciągu, który miał iść tutaj, tu, tylko u góry, no ale tak ciężko zobrazować. Czyli miał być podciąg, taki jak u mnie w domu, w tym 160 metrów i przez ten podciąg miały iść belki stropowe, natomiast inwestor tych belek nie chciał. I ze względu na to, że my z kierownikiem budowy tutaj budujemy, zadzwoniliśmy, kierownik budowy powiedział, co mamy robić, w jaki sposób to zrobić, żeby ta góra, ta część stropu nad tym salonem była otwarta, więc takie zmiany, jeżeli budujecie na pozwolenie, jak najbardziej są możliwe. Więc tutaj będzie podciąg szedł dotąd, dotąd i tu będzie, o, tu będzie otwarte. Więc miał iść podciąg tu, natomiast tego pociągu nie będzie. Siedząc w salonie, tak jak tutaj teraz jesteśmy, to będziemy widzieć po prostu górę, kalenicę, można powiedzieć, szczyt. Więc wydaje mi się, że fajna opcja. Dużo osób pyta o coś takiego, więc tak jak wspomniałem, takie rzeczy jak najbardziej są możliwe. Najlepiej budować dom na pozwolenie, tak jak możecie sobie zamówić projekt domu Adaś na pozwolenie na naszej stronie internetowej dom25000.pl. Podczas adaptacji możecie sobie zmienić na przykład rodzaj ogrzewania, bo nie każdy chce pompę ciepła. Natomiast podczas budowy, jeżeli wpadniecie na pomysł jakichś zmian, no to jak najbardziej wystarczy zadzwonić do kierownika budowy i go poinformować i można takie zmiany wprowadzać. Więc tak jak wspomniałem, ten projekt nie jest typowym Adasiem typu 6x11,5, tylko 10x7. Więc projektant, który dokonywał zmiany w naszym projekcie i konstruktor, który dokonywał tej zmiany, podjął decyzję, że trzeba wykonać ścianę nośną przez środek. Więc to jest akurat ta ściana nośna. Jeszcze jedna. Ta ściana w sumie nośna jest tylko po to, żeby belki stropowe były na niej sparte. Można to zrobić trochę inaczej, już rozmawiałem z konstruktorem, więc w projekcie, który dla was szykujemy, Adaś, o wymiarach 98 metrów, który powinien się pojawić tak naprawdę w momencie, kiedy ten film nagrywam, to on już powinien być na naszej stronie internetowej dom25000.pl. Tam nie powinno być już tego podciągu, tam jest normalny dom o wymiarach 7x14 właśnie bez tego podciągu, bo zrobiliśmy troszeczkę inaczej, ale jeżeli chcecie zobaczyć projekt, to odsyłam was na stronę, natomiast ja się z wami chwilowo żegnam, bo ja tutaj będę nagrywał dalej w tym odcinku, żeby zrobić kontynuację z budowy parteru, natomiast ja już stąd fizycznie uciekam, więc widzimy się w sumie za chwilę, na razie, hej. Wymurowany cały parter, zaraz wejdziemy do środka, to wam pokażę, jak wyszło.
I musimy się w miarę streszczać, bo dowiedzieliśmy się, że beton do zalania wieńca jedzie przed czasem, tak jak wcześniej na chudziaka, więc tak trochę niefajnie, bo wszystko tak w biegu. Natomiast no, najważniejsze, że jest wymurowane, że inwestor był zadowolony, podoba mu się. A tak wygląda środek. Tu jest, z tego co pamiętam, kuchnia. Ta część, jak mówiłem, jest otwarta. Tu stoimy teraz w salonie. Łazienka, pokój i tam jest pokój. Teraz wydaje się ciasno, no bo jest wszystko tutaj powrzucane do środka. Natomiast będziemy za chwilę podnosić rusztowanie, bo musimy robić wieniec, musimy robić zbrojenie, szalunki, więc za chwilę będziemy się przestawiać, podnosić. Z tego co dowiedziałem się wczoraj, mamy wykonać ściany działowe, bo my je wykonujemy oczywiście jak najbardziej, tylko musimy o tym wiedzieć wcześniej. No i wtedy liczymy cenę materiałów, cenę naszej usługi, bo musimy to zrobić. Nie wykonujemy tego w standardzie, bo wiecznie był problem, czy ścianka tu, bo ktoś coś chce przesunąć, coś się tam zastanawia. My na to nie mamy czasu, no bo są koszty, jest delegacja, są dojazdy, są noclegi, dlatego my mamy proste zasady. Jeżeli wiemy gdzie, to wykonujemy, bo jeżeli robimy tak jak w projekcie, tak jak w tym przypadku, no to wiemy gdzie, nie musimy czekać. Natomiast w większości przypadków każdy się zastanawia, a to jest czas, to są, mówię, koszty. Nikt później nie chce pokryć tych kosztów stania, patrzenia, siedzenia, podjazdów, dlatego odpuściliśmy całkowicie. Jeżeli ktoś chce, no to jak najbardziej jesteśmy w stanie wykonać, tylko wtedy liczymy materiał, ile wychodzi, no i swoje godziny pracujące, no i ścianki stawiamy, więc jest też taka możliwość. No, zapomniałem się koziołku, musiałem sobie poradzić. Taczki są. Położyłem na taczkach i też będzie. Nie, do ciebie, tutaj do widzów. Widzów ja mam, ja to. Kochanych moich widzów. Zapomniałem koziołków, bo u siebie robię sufity i zostały. To muszę sobie poradzić, proszę bardzo. Są taczki. Są taczki. I mamy stół 137 137, praktycznie cała płyta. Masz 137.
No, nie wiedziałem. Ale jak to się stanęło? Trzeba zobaczyć, czy nie ma żadnych dziur, żeby beton się nie lał po ścianie. Zapionować i można lać. Ostatnia prosta przed zalewaniem, czyli przechodzę i sprawdzam, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Goście! Co jest? Jedno nieprzykręcone, daj wkrętarkę! No, czyli sprawdzone. Ten jest do dokręcenia. Dziur nie ma, odległości są. Tu jest dwa palce, tu jest dwa palce, pod spód przechodzą. Nie jest prawidłowo. Połóż mi, ja zaraz okręcę. Tu jest ok, dziur nie ma. Tu jest ok. Jakaś trawa od wciągania. To taki długi odcinek był, to był problem, ale poradziliśmy sobie. Tu jest wszystko pięknie. Elki pokręcone. Prześwitów nie ma. Tu pokręcone elki, tam już byłem. Dobra, czyli wszystko. Czyli wszystko. Można zalewać betonem. Akurat zrobimy sobie teraz przerwę na bułkę. Beton powinien być dosłownie za 19 minut, więc wyrobiliśmy się na styk. Na styk. Więc Adaś o wymiarach 70, to jest chyba 73 metry dokładnie z elewacją, czyli 7 na 10. No i mówię, no plus ta elewacja, bo wychodzi jeszcze tutaj po 30 cm szerzej, no ale dajmy na to 7 na 10, z tą ścianą nośną przez środek, no schodzi, widać różnicę i w materiale, i w budowie, bo ława fundamentowa, ściana fundamentowa, izolacja, przewiązanie parteru, teraz wieniec. Jeżeli inwestor chciałby tam do końca ten wieniec, żeby te belki były sparte, co mówiłem wcześniej, że inwestor chce mieć tu otwartą przestrzeń, czyli te belki stropowe będą, już wam pokazuję pod kąt, będą podtąd. Tu będą pomieszczenia, tam będzie pokój, wejście, pomieszczenie gospodarcze, tam pokój, no nie pamiętam tego projektu dokładnie, ale wiem, że tu jest pokój przewidziany, tam jest w rogu łazienka i gdzieś tu są jeszcze pokoje, no bo to był nasz projekt przerobiony. To tu akurat ta część będzie otwarta. Ta część będzie akurat otwarta, że inwestor będzie sobie siedział i będzie sobie akurat widział górę. Wszystko sprawdzone, zweryfikowane, zabezpieczone. Czekamy na beton.
Dobra, jest po trzemie. Wysokość 17, murbelka ma 14. Ulane dobrze. I przesuwamy do środka wieńca na 12. O. Szybka weryfikacja. Nie nagrywałem zalewania wieńca, bo widzieliście, że nagrywałem fragment, ale odpuściłem, bo nas tak ochlapało, że masakra. Kamera była cała ochlapana, ja też. Dlatego stwierdziłem, że jedynie ten, co ma płaszcz taki przeciwdeszczowy, bo taki zakładany jest podczas zalewania, no to niech stoi, a resztę niech się schowa. Tak, więc wkłada się po trzemie głęboko. Te mają 45 cm te szpilki, 16 cm akurat pozostaje, reszta jest w betonie do samego dołu. Po trzemie odległość, tak jak wspomniałem, po środku. I ma być. Można robić na sznurku, że sznurek od lewej do prawej, ale gdzieś mi niewygodnie. Wolę tak. Dobra, jest 12. Jest prosto. Później tak się ze skosa sprawdzi, czy jest ok. I przyjeżdżamy tu dopiero za 2 tygodnie. Akurat w międzyczasie tam wytną wieźbę i blacha dojedzie. A my jedziemy robić drenaż na następną budowę, bo tam woda stoi. Musimy sobie drenaż zrobić, żeby odsączyć teren. Dobra, 12. To jest prosto. Prosto. No prosto, no to i tak. Zanim odjedziemy, też się weryfikuję, bo to trochę zwiąże, bo to jest B30. Tutaj zapłaciłem za beton 415 zł za kubik. Gotowy wieniec. Wygładzony. Szpilki wrzucone. W jedną ścianę, w drugą ścianę. Znaczy w jeden wieniec, drugi wieniec i wieniec środkowy, nie w ścianę. Wrzucone, zatopione do samego końca, szpilka ma 45 cm, wystaje 16, więc możecie sobie obliczyć, ile tam poszło w dół. Jest łapane po trzemie, więc nie ma siły, żeby wyrwało. Poza tym to nie jest zwykła, typowa szpilka, tylko to jest typowa kotwa do murbelki, gdzie jedna sztuka kosztuje 10 zł, a nie szpilka metrowa cięta na 30 cm i na końcu jakaś tam zawleczka czy coś, żeby nie wyrwało. To w tym przypadku jest fachowo zrobione, bo jest to typowa szpilka właśnie pod to, bo ja nigdy nie idę na łatwiznę, tylko kupuję wszystko tak, jak powinno być. Zaraz wam pokażę ten dom z zewnątrz, jak wyszedł. Środek to niestety dzisiaj nie ogarniemy, bo stoi towar, nie ma sensu się kręcić. Zostawiamy rusztowanie, jakby ktoś chciał podlać ten wieniec, bo nawet zalewamy, nawet zalecamy podlać ten wieniec po zalaniu, przynajmniej dzień. No bo jakby nie było, już słońce wychodzi, no pasuje go podlać. Może nie jest to teraz jakoś strasznie pilne, no ale ogólnie zalecamy, więc zostawiamy, żeby można było sobie to przejść i podlać. Jak zwykle nagrywam, to ktoś do mnie dzwoni. Tutaj wyrzuciliśmy gruz. Inwestor miał podwieźć przyczepkę. Mieliśmy go od razu wrzucić na przyczepkę, ale dzisiaj nie dał rady, więc następnym razem posprzątamy. Siatkę zbrojeniową kupiłem na następną budowę, bo dobrą siatkę mają. Do chudziaka. Ale dzisiaj jej nie zabieram, bo nie mam miejsca na busie. Ale już jest kupiona, zostanie przewieziona z razem z materiałem, który zostanie z tej budowy. Dobra, ja się z wami żegnam. Jedziemy do siebie, bo w sumie święta za pasem. Trzeba coś koło domu zrobić. Więc na razie, do następnego, cześć.